Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja zapraszam was do kolejnego materiału na kanale z gry Call of Duty WW2. Tak jest, kolejny film, w którym będziemy otwierać 20 albo nawet więcej zrzutów zapasów, a dokładnie 22, gdyż tyle zrzutów mam. Mam 22 zrzuty, 11 zwykłych i 11 rzadkich. Miało być 20, no ale po wykonaniu pewnego rozkazu polegającego na zdobyciu dwóch zrzutów automatycznie dostałem też trzeci za ukończone rozkazy dnia. Tak więc taka rzecz mnie spotkała, że zamiast jednego planowanego zrzutu, który chciałem otrzymać, otrzymałem aż 3. Tak więc otworzymy 22 zrzuty. Tak więc zacznijmy od zwykłych. 397 515 kredytów. Zobaczymy, co tym razem mi wypadnie. Liczyłbym na jakiś fajny wariant broni najlepiej. Taki, którego nie mam. Ale zrzut. No! Zapowiadał się fajnie. Wyszło jak zwykle. Czyli po chuju. Kolejny. Herojczyk. Mundur tym razem. No cóż, no tak bywa, że jak ma się tysięczny, to już naprawdę niewiele rzeczy jest do zdobycia, ale jednak są rzeczy do zdobycia. O, 5 minut PD broni, no proszę. Gram w tej chwili Austenem, więc bardzo mi się przyda. I kolejny heroiczny, proszę. Coś sypią tymi wariantami heroicznymi, że ciężko w ogóle poznać to, że... Tutaj epicki. Dostałem wariant broni. Tutaj oczywiście też nic nie było. Znaczy się było, ale nie dla mnie. Jakiś epicki mamy tutaj. Opa, o tak kurwa. Epicki, 20 minut PD. W chuj mi potrzebny. I kolejnym 5 minut PD broni. Ja PD broni przyjmę z przyjemnością. No, kurwa, co oni tak tymi heroicznymi rzucają? Co jest, kurwa? To jakieś święto jest, czy kichuj? Dobra, jeszcze mam 11 rzadkich zrzutów. No, dwa epickie. 20 minut PD broni. Pięknie, kurwa. Bardzo mi się przyda. Dobra, lecimy. Kolejny epicki. Co jest? Może jeszcze za chwilę jakiś heroiczny GBD albo inny Shuttler Out mi wypadnie. Dziesięć minut PD broni. Kurde, to już chyba mam 30, 40. Za chwilę będzie godzina. Siatka do celownika refleksyjnego, płyta główna. No, coś nowego przynajmniej jest. Tak, i PD do żołnierza. Kurwa, czachy. Kamuflaż czachy na karabin już drugi raz mi się pojawił dzisiaj. O co chodzi do chuja wafla? Nie no, kurwa. Szastają tymi epickimi i heroicznymi na prawo i lewo. Nie poznaję ich, kurwa. Co jest? Co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje, ale ja bym coś chciał dostać. Coś fajnego, coś, czego jeszcze nie mam. PD żołnierza. Kurwa. Dajcie jakiś
GBD79 heroiczny. Nie kurwa, dadzą ci 5 minut PD. Ostatnia szansa. A no to już nie ma szansy na nic. No. To wzbogaciłem się o jakieś 10 tysięcy kredytów. Miałem 397 tysięcy, chyba tam 700 coś, czy tam 500. To mam 407 951. Także tego. No. Tutaj zamiast pewnej ręki powiększony magazynek. A właśnie, przy okazji, jak widzicie, pochwalę się. Austen, co prawda, w wariancie łupy wojenne. Posiadam drugi prestiż już i jeśli chodzi, mam wbity kamuflaż chromowany. Mam co prawda jeszcze trzeciego i czwartego poziomu prestiżu nie mam, ale to spokojnie to się zrobi. Właśnie za pomocą tych premii, których mam od chuja pana. 40 minut kurwa. 40 minut 25% PD broni. Czy wy wiecie, ile to jest? Fuj! Do tego godzina 10 PD żołnierza i niestety, ale tylko 5 minut PD dywizji. Tylko, no szkoda, że nie 35 albo 20 minut. A tak, no tylko 5 minut PD broni. Jestem tym zawiedziony niestety. Jestem... Ach... Zawiedziony, kurwa, konkretnie zawiedziony. No w chuj jestem zawiedziony, ale... Ale co zrobić? No cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Taki trochę mocno przerysowany, zresztą jak większość, gdzie otwieram właśnie te zrzuty. Tak więc, cóż, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku Call of Duty WW2, czy to w jakimś innym poradnikach, czy tego typu rzeczach. Planuję też za jakiś czas zrobić poradniki do trybu zombie. Tak więc, hej, będę robił poradniki do trybu zombie odnośnie przejścia całego easter egga. Więc będzie ciekawie po prostu, bo będzie ciekawie i powiem wam, że szykuje się no dość obszerny materiał, bądź co bądź. A ja, moi drodzy towarzysze, moi drodzy przyjaciele wojenni, ja zabieram się za zdobywanie kolejnych 20 albo ponad 20 zrzutów zapasów. I cóż, widzimy się, czy też słyszymy w kolejnym odcinku na kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!